Naszym gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest pan Jan Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani redaktor. Panie prezesie, w Sejmie jest projekt ustawy dotyczący firm odszkodowawczych, konkretnie kancelarii firm odszkodowawczych. Po co są potrzebne te nowe przepisy? Co to zmieni na rynku? Przede wszystkim musimy pamiętać, że firmy odszkodowawcze działają na tak zwanym szeroko pojętym rynku ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń jest bardzo mocno regulowany, bardzo mocno nadzorowany. Natomiast firmy odszkodowawcze, czy też kancelarie odszkodowawcze nie są w ogóle regulowane. Nie są w żaden sposób ani regulowane, ani nadzorowane. W związku z tym ustawodawca, ponieważ pamiętajmy, że jest to projekt senacki, który został przyjęty w Senacie nawet nie większością głosów, po prostu został przyjęty bez żadnego sprzeciwu przez wszystkich senatorów, wszystkich opcji politycznych i ten projekt trafił do Sejmu. Projekt zakłada nie tyle nadzór, ile punktowe uregulowanie w tych miejscach, w których doszło w przeszłości do największych nadużyć. I jak mówimy o tych nadużyciach czy też patologiach, no to pierwszą podstawową jest to, że te firmy, reprezentując poszkodowanych, w którymś momencie zbierały pieniądze i znikały, a w najlepszym przypadku przetrzymywały miesiącami te pieniądze. W związku z tym ustawodawca w tym projekcie przewidział wprowadzenie takiego rozwiązania, gdzie pieniądze z odszkodowania do poszkodowanego będą trafiały bezpośrednio. Nie będą trafiały na konto tej kancelarii, tej firmy odszkodowawczej, tylko na konto poszkodowanego. A później dopiero poszkodowany, tak jak normalnie wszędzie wszystkie usługi, to on będzie płacił tej firmie. To zapewni poszkodowanym bezpieczeństwo, zapewni również, że te firmy będą musiały należycie wykonać swoją usługę. Dzisiaj nie mają żadnej presji, nazwijmy to, żeby tą usługę wykonać dobrze, ponieważ tak czy inaczej otrzymają wynagrodzenie. Podczas w tym innym modelu, w modelu, gdzie pieniądze trafiają bezpośrednio do poszkodowanego, będą musiały naprawdę dołożyć starań, żeby wykonać usługę na odpowiednim poziomie. Kolejnym punktem to jest wysokość wynagrodzenia. Dzisiaj te wynagrodzenia są rzędu 35-40%, podczas gdy ustawa zakłada, że będzie to 20%. I może taki jeden z najbardziej bulwersujących patologii czy nadużyć, to jest sposób akwizycji przez te firmy swoich klientów. Odbywa się to w szpitalach, odbywa to się na miejscu wypadku, odbywa się to w domach pogrzebowych. Tego typu rzeczy są naprawdę naganne i w związku z tym ustawodawca również przewidział, że nie powinno to mieć miejsca i określił, gdzie nie można prowadzić akwizycji. Także to są takie główne punkty. No i ostatni, również ważny, to jest ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej za profesjonalisty, ponieważ ono również gwarantuje poszkodowanemu to, że jeżeli usługa zostanie źle wykonana, to wówczas będzie on miał pieniądze, żeby dalej prowadzić postępowanie. Czyli to będą rozwiązania, które tak naprawdę są potrzebne klientom ubezpieczycieli. Czyli rynek ubezpieczeń wychodzi naprzeciw klientom, tak? To są rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo poszkodowanemu. Pamiętajmy, że jeżeli poszkodowany już jest skrzywdzony przez los, miał jakiś wypadek, 80% postępowań pomiędzy ubezpieczycielem a jego klientami, a poszkodowanymi odbywa się na podstawie ugód lub uznań. Natomiast jest 20% tych spraw, które są trudne, skomplikowane, gdzie zdanie poszkodowanego jest inne od ubezpieczyciela i wówczas potrzeba profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje poszkodowanego. Pamiętajmy też o pewnym mechanizmie, który niestety te firmy stosują. To jest mechanizm, który oczywiście działa na wszystkich, mianowicie mechanizm obietnic. Te firmy
ludziom mało zorientowanym, ile im się należy, bo niestety w Polsce nie mamy regulacji, które klarownie określają, ile nam się należy zadośćuczynienia w przypadku, kiedy no, los nas skrzywdził, mieliśmy wypadek, może dotyczyć to zarówno nas, jak i naszych bliskich. I niestety te firmy obiecują gruszki na wierzbie. Bardzo łatwo jest przekonać kogoś, że dostanie 3-4 razy więcej niż ten zły ubezpieczyciel chce mu wypłacić i wówczas są zatrudniani. Chodzi o to, żeby ucywilizować ten rynek, który nie podlega dzisiaj żadnym regulacjom. Teraz zmieniając temat, jak pan ocenia przyszłość rynku bank assurance? Jak będzie wyglądać? Ten rynek będzie się rozwijał. Oczywiście w przeszłości były nadmierne nadzieje, że to będzie jakby cudowny kanał sprzedaży ubezpieczeń. Ja myślę, że on jest bardzo mocny. Pamiętajmy, że banki mają codzienną relację ze swoimi klientami i jeżeli banki przekonają swoich pracowników do tego, że i pracownicy będą czuli też ubezpieczenia, to wówczas to na pewno będzie bardzo poważny kanał sprzedaży ubezpieczeń ochronnych, ubezpieczeń majątkowych. Tylko dzisiaj pracownicy banków są bardziej nakierowani, bardziej wyszkoleni w sprzedaży produktów bankowych niż produktów ubezpieczeniowych. Jeżeli to się zmieni, jeżeli uda się zrobić, że pracownicy banku będą równie mocno czuli ubezpieczenia, jak czują bankowość, to wówczas na pewno będzie to bardzo poważny kanał dystrybucji. Tutaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym duży nacisk położony jest na nowe technologie, sztuczną inteligencję, która na pewno też w sektorze finansowym, w 100% w sektorze finansowym będzie szczególnie ważna w kontaktach z klientami. Jak pana zdaniem ta sztuczna inteligencja i czy w ogóle znajdzie zastosowanie na rynku ubezpieczeń? Oczywiście tak. Wszystkie nowe technologie znajdują swoje miejsce na rynku ubezpieczeń, tak jak na rynku bankowym. Różnica jest może taka, że w ubezpieczeniach mniej widać te nowe technologie, dlatego że nasza interakcja ubezpieczeniowa z naszymi klientami jest inna niż interakcja banków. Banki wykorzystują tego typu narzędzia do tak zwanego front, czyli do tego kontaktu z klientem. Podczas gdy w ubezpieczeniach sztuczna inteligencja, te wszystkie nowe technologie bardziej służą z tyłu do kalkulowania składki, do zbierania danych, do oceny ryzyka. To są właśnie te rzeczy, gdzie ta sztuczna inteligencja najbardziej pomaga ubezpieczycielom. Kwestie szacowania ryzyka poprzez zbieranie danych, tak zwane big data, korelowanie tych wszystkich danych razem. To pozwala ubezpieczycielom właśnie szybciej, lepiej kalkulować ryzyko, a co za tym idzie, łatwiej i szybciej przedstawiać ofertę klientowi. Natomiast w ubezpieczeniach mimo wszystko, oprócz jakichś bardzo wystandaryzowanych, prostych produktów, mimo wszystko kontakt doradcy jest niezbędny do sprzedaży. Troszeczkę inaczej niż na przykład w bankowości elektronicznej.